No, witam wszystkich. Mamy już odcinek pod numerem to takim. Już wziąłem do roboty te boczki. Boczki będą stale no tu na profilu z boku, wiadomo. Co mamy? Mamy już niektóre płaszczyzny gotowe, czyli zrobione. Muszę jedynie powiercić otwory, powiercić tu. Tak to ona wygląda. A no, oczywiście gabaryty same już też jest gotowe. Jedynie muszę powiercić otwory, pogłębić te otwory. Wiadomo, żeby śruba się schowała pod. No, żeby lepsze by się schowało. Tak to ustawiłem tą stronę. Zaraz się zrobię jakąś odbiję. Przyjadę to zegarem. Ustawię 0 i będę wiercił. Tak to wygląda rysunek. Nie wiadomo, raczej na rysunku może tu nie wszystko być. I to jest rysunek pokazany z tej strony, która teraz jest. Właśnie z tej. Jak widać od tego fryzowania. Tak, i co ja muszę zrobić? 4 otwory po tej stronie, 4 po tej. To jest pod wózki. Tu 4 otwory. Tu się taki uchwyt mocuje do śruby kołowej, czyli do nakrętki. Później tu mam 3 otworki. To jest otworki kątowniczek staje. Jak tam w pierwszym filmiku mówiłem o tym. Gdzieś tu się muszę link wyświetlić do tego pierwszego filmiku. Jak ktoś nie oglądał od samego początku, to zapraszam. Później co? Tu mam 8 otworów. No raczej to na tym to wszystko, co muszę zrobić, ale też to nie jest tak, że za mało tej roboty. Tak, ta maszyna trochę szumie, ale to nic. Chciałem pokazać ustawienia. Tak widać, że tam 0. Muszę podtrzymać. No niby 0. Tak to robiłem, otwory wiertłem 8,5 mm no do śruby 8. A na rysunku mam 9 mm, pomyślałem, że tego starczy, ale teraz jeszcze raz to przemyśliłem w sobie i myślę, lepiej zrobię od razu 9 mm, dlatego żeby więcej można było jak ustawić później ten profil albo coś innego. No bo później, żeby rozwiercić ten otwór na 9 mm, no to trzeba trochę się pobawić. Lepiej teraz to zrobić, niż później. Tak, otwory 9 już zrobiłem. Mamy tu 8 otworów. Teraz zakładam taki frezik. To jest 14,5 mm. Głębokość mamy 9 mm. Getting spread on. We used to.
No tak, jak widać, już prawie wszystko gotowe. Jedynie, że tak samo jak tu, cztery otwory muszą być z tej strony. Po prostu nie straciłem jej, bo mam tu tylko 300 mm. A tu stoi ścisk. To trzeba było prawidłowo przesunąć jeszcze bardziej w tą stronę, dlatego żeby zrobiło jeszcze te otwory. No niestety nie mogłem tego przesunąć, bo wtedy bym nie wstawił ściska z tamtej strony, bo nie ma gdzie. I muszę od nowa ustawić się i dorobić tu tylko dwa otwory. Tak to wszystko już mamy. A no i później oczywiście jeszcze tu cztery otwory, bo tu są to stanie łożysko. Będę musiał dorobić takie cztery otwory, żeby to zamocować, ale to też muszę zrobić później. Muszę po prostu ustawić się do tego otworu, no i zrobić te cztery. No tak to ładnie wygląda. To już druga, to poprzednio była lewa, to jest prawa. Czyli zależy od jakiej strony bacić. Tak, te wszystkie otworki. No i od tej strony. Nie było ładnie. Dobrze, stąd to prawie wszystko. Z tamtej stało łożysko, z tej strony muszę stać silnik. Jeszcze otwory pod ten silnik nie robiłem. No dlatego, że jeszcze silników nie mamy. Niby tam są w tych silnikach otwory prawie we wszystkich jednakowe, ale czasami było się różnie, dlatego nie robiłem tych otworów po prostu. Tak, idziemy, zobaczymy co u nas tu. Tu też mamy. To wyjdzie oś Z. Czyli Z to jest ta mała taka. To tu mam taką Z. O, tam stoi. To może pokazywałem, a to raczej u nas wyjdzie oś Y. No tak, coś takiego. Najważniejsze, że w tej osi to musi być sama taka dokładna plyta od tamtej. Ta plyta nie musi być aż taka dokładna, dlatego że dokładnie musi być ta płaszczyzna, ta i ta. Te właśnie trzy płaszczyzny muszą być w jednej wysokości. Tak samo jak ta, ta i ta. Ale jak ta płaszczyzna, powiedzmy, nie jest aż taka, to tym się można poprawić. Podnieść do góry, opuścić albo przesunąć to. I tak, a w tym niestety dwie strony muszą być, muszę zgadzać ta płaszczyzna, ta, później to muszę się zgadzać i tam ta płaszczyzna dolna, dlatego że widzimy, tak, to jest ta strona, którą teraz pokazałem, to i tu. A ta strona, tu stoi jedna prowadnica, tu stoi druga prowadnica. No i tu taki uchwyt jeszcze stoi, taki jak poprzednio pokazywałem. I właśnie dlatego te jedna, druga, te trzecia też muszę się zgadzać, czyli te dwie strony. Ta strona niby jest przefrezowana. Tak, ale chcę teraz po prostu tu jeszcze wysokość nie jest taka, jaka musi być. Tu musi być 20 mm, a teraz mamy 30. Teraz przefrezuję tą całą płaszczyznę. Później do tej płaszczyzny za jednym ocowaniem przefrezuję tą stronę. No i tu mogę trochę jeszcze minimalnie tak pogłębić. I wtedy tylko odwrócę, przefrezuję tamtą stronę, zostawię z naddatkiem tam może jedna dyszka. I później oddam to do szlifowania, żeby na płasko to przeszlifowali, żeby się na 100% wszystko zgadzało. No i tak to wygląda, ta płaszczyzna jest równiutka. I tak powiem, z pierwszego razu mi nie udało tego przefrezować, dlatego że jak jechało w tą stronę, to w porządku. Później jak ja przyłączyłem, to prawdopodobnie szarpnęło trochę maszyny
I wtedy już pojechała w tamtą stronę i zostawiła taki prok. Taki, ale taki też niewielki był. I zapomniałem po prostu zamocować oś Z. Mam tu takie ściski. Trzeba było raz zamocować po tej osi i wtedy bym nic nie stało. Nic nie przestawiałem. Tam pokazało mi, że przestawiło tam coś na setkę, tam coś takiego. Ja tu wyjechałem sobie z powrotem. Nic nie ustawiałem, tylko zamocowałem, przyjechałem w tom, tak i wróciłem. Jedynie, że nie starczy, no, czyli jest za krótki ten stół, za krótki przejazd, że nie da tego przekrzyżować z jednego razu. Ale to, co widać, to można powiedzieć, że to nic nie ma. Jest w porządku, robimy dalej. Po zrobieniu tej płaszczyzny udało mi się uzyskać jedną setkę różnicy na długości 410 mm. Właśnie po tej długości jest różnica tylko jedna setka. Tu może jakieś tam mikrony, ale mikromierz tego właśnie nie pokazuje. Pokazuje, że tu jest jednakowy wymiar. Tu. Tak samo i z tej strony, tu i tu jest jednakowy. Dana różnica, jedna setka w grubości jest między tym a tym, czyli na tej długości. I tak, narysowałem, żeby po prostu było widać, w którym miejscu trzeba frezować. Tu wyfrezuję, ale najpierw powiercę otwory, czyli może nawet powiercę wszystkie otwory, które trzeba wywiercić. Tu jest sporo tych otworów, no jedynie, że tych nie będę wiercił, to już po tym spionu wywiercę sobie. Zacznę wiercić na razie te podprowadnice. No i tak to. Mamy już gotową plytę. Ładnie to wygląda wszystko. Jak widać, to jeszcze z góry otworki porobiłem. Muszą być gwinte szóstki. No na razie na tym odcinku to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Paluszki do góry. I do następnych filmików.